Nie udało się siatkarzom Jastrzębskiego Węgla awansować do półfinału w Ligi Mistrzów. Również finał Plus Ligi w tym roku był poza zasięgiem jastrzębskiej ekipy. Jednak nadal pozostają oni w walce o trzecie niezwykle cenne trofeum. Jastrzębski Węgiel znalazł się w gronie czterech najlepszych drużyn sezonu w Pucharze Polski. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla tego roku do wyjątkowo udanych zaliczyć nie mogą. W rozgrywkach Ligi Mistrzów musieli uznać wyższość Sir Safety Perugia i odpadli z tych prestiżowych rozgrywek już na poziomie pierwszej rundy play-off. W decydujących starciach Plus Ligi poszło im lepiej, pewnie awansowali do Final Four tych rozgrywek, jednak w walce o wejście do finału trzykrotnie przegrali oni z Zasekoresowią Rzeszów i pozostała im już tylko walka o brązowe medale. Dzięki zwycięstwu 3-2 w środę nad MKS-em Banimex Będzin podopieczni trenera Piatcy awansowali z kolei do turnieju Final Four Pucharu Polski, który rozegrany zostanie w połowie kwietnia w Gdańsku. Ich rywalem, podobnie jak w półfinale Plus Ligi, będzie drużyna Resowi Rzeszów.